26 czerwca w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Prawie 900 biegaczy wzięło udział w 5. nocnym piotrkowskim półmaratonie wielu kultur. Startowali zawodnicy z 4 kontynentów, a bezkonkurencyjni, po raz kolejny zresztą, okazali się Kenijczycy. Trasę 21 km i 97,5 metra najszybciej pokonał Kiplagat Hosea Tuei z czasem godzina 6 minut i 50 sekund. Tuż za nim linię mety osiągnął Matthew Kosgei. Zwycięzca tłumaczył słabszy ponad 2 minuty od rekordu trasy wynik trudnymi warunkami atmosferycznymi. Nie były to wymarzone warunki, było wilgotno. Jeśli chodzi o sam bieg, to jestem bardzo zadowolony, że go wygrałem. Przed rokiem byłem drugi. Mój rekord życiowy w półmaratonie jest o 2 minuty lepszy. Z przyjemnością wrócę do Piotrkowa za rok. Tylko 36 sekund do zwycięzcy stracił najlepszy z Polaków Emil Dobrowolski. Przyznał, że Kenijczycy byli w tym roku do pokonania. Na pewno była taka szansa, zwłaszcza, że w ogóle cel na ten bieg u mnie był zupełnie inny. Chciałem zrobić mocny trening i tak naprawdę chciałem tu dobiec jako pierwszy Polak. No widziałem, że czołówka nie biegnie zbyt mocno. Najpierw biegłem z Ukraińcami, oni nie ruszyli tak mocno, jak się spodziewałem. Więc ruszyłem już trochę mocniej niż zakładałem. Chciałem pobiec po 3.15, początek był zdecydowanie szybszy. Później widziałem, że kolega z Maroka słabnie, więc zacząłem go gonić. Urwałem Ukraińców. Minąłem kolegę z Maroka i zacząłem zbliżać się do Kenijczyków. Byłem już za nimi koło 18 sekund. Oni chyba nawet nie wiedzieli, że za nimi biegnę, tylko na ostatnim okrążeniu menadżer im krzyknął i się trochę zebrali, ja trochę opadłem z sił, mimo wszystko ta pogoń dużo mnie kosztowała. No ale fajnie, udało się, trzecie miejsce, jestem bardzo zadowolony. 10. miejsce zajął pierwszy z piotrkowian Jan Wychowałek. Nie mógł sobie odmówić startu w półmaratonie, mimo że nie był w najwyższej formie. Walczył jednak o jak najlepszy wynik. No ja zawsze chcę się ścigać sam ze sobą. To jest dla mnie jakaś wielka motywacja. Jakby ta cała rywalizacja z innymi zawodnikami jest jakby dla mnie zawsze tym dodatkiem. Dla mnie przede wszystkim być lepszym od ostatniego swojego wyniku, to jest dla mnie najważniejsze. No wiadomo, teraz musiałem jakby to totalnie odpuścić. Tą walkę ze swoim najlepszym czasem, ale walczyłem, no musiałem, znowu nie wyobrażam sobie, że miał nie wystartować w Piotrkowie. No dla mnie to jest top 1 imprez, jakby zawsze na czerwono w kalendarzu, więc musiałem tak być. Zarówno zwycięzca biegu z Kenii, jak i pierwszy Polak narzekali dzisiaj na warunki pogodowe. Rzeczywiście ta pogoda dzisiaj nie pomagała biegaczom? Ciężko jest mi powiedzieć, z uwagi na to, że gdzieś tam już od samego początku lekko odpuściłem taką walkę na 100%. W mojej opinii dzisiaj warunki były dobre, bo przypominam, że jesteśmy po wielu dniach upałów, teraz jest chłodniej. Nie było mokro na trasie, powietrze było dosyć rzeźkie, mi się biegło, jeżeli chodzi o warunki na trasie, mi się biegło naprawdę super. Kilka chwil przed Janem Wychowałkiem na mecie zameldowała się Jepchirchir Tanui. Kenijka była najlepszą wśród kobiet, jej czas to godzina i 17 minut. Warto wspomnieć, że najlepszą piotrkowianką była Renata Głowacka. Bieg ukończyło 751 osób, a kolejny 6. piotrkowski półmaraton wielu kultur już za rok. To był ostatni seniorski mecz sezonu 2018-2019 w Okręgu Piotrkowskim. W rewanżowym spotkaniu barażowym o wejście do piotrkowskiej klasy A UKS Concordia 1909 Piotrków pokonał KS Poświętne 3-1 i tym samym wywalczył awans. W pierwszym meczu był bowiem remis 2-2. Zwycięstwo drużyny Pawła Płomińskiego było zasłużone. A od pierwszej minuty przewagę osiągnęli gospodarze. Udokumentowali ją w 26 minucie, kiedy Szymona Lasotę pokonał kapitan piotrkowskiej drużyny Artur Jędrzejczyk. Tuż przed przerwą na 2-0 podwyższył Krystian Bujakowski, ale goście odpowiedzieli trafieniem Bartłomieja Szporaka. Po zmianie stron drugiego swojego gola strzelił Jędrzejczyk i jak się później okazało, ustalił wynik spotkania na 3-1. Więcej bramek liczna grupa kibiców już nie zobaczyła. No, mieliśmy dużą przewagę zarówno w jednym spotkaniu, jak i w drugim, ale to trzeba udowodnić bramkami i dopiero wtedy jest się zwycięski. Jak nie, to dopóki piłka jest w grze, to wszystko jest możliwe. Najlepszy wynik 3-1, 2 można też głupie, kuriozalne bramki stracić
i może się skończyć 3 i nie, my się cieszymy tylko losie. Kluczem do wygranej były strzały z daleka. No wiadomo, bramkarz do Wielkoludów Poświętnego nie należy, umówmy się. I tak naprawdę każdy strzał z daleka przynosił zagrożenie, no i przyniósł bramkę. Bramkarz młody, tak samo jak u nas, rocznik 2002. Szczęśliwie bronił, bo wybronił tutaj kilka sytuacji, tak samo w meczu pierwszym, był, można powiedzieć, bohaterem drużyny z Poświętnego. Udało dzisiaj się ładne bramki strzelić i to chwała bardziej chłopakom, którzy strzelali te bramki. A kto wie, czy to po prostu były strzały nie do obrony. No, cieszymy się bardzo z tego awansu, walczyliśmy o to cały sezon. No i co chcę powiedzieć, no, dobra praca chłopaków. No, udało nam się wygrać ten mecz. No. Widzę, jak widzicie, no, cały czas nas dotygują, dla nich bardzo dobrze się gra. Zobaczył to mecz pod pełną kontrolą. Gdyby nie ta bramka na koniec pierwszej połowy, to, to bez historii. No tak, tak. No, byliśmy chyba byliśmy lepsi raczej od nich. Wydaje mi się, że mecz nam wyszedł ładnie, no i tyle. Nie, za bardzo nam nie zagrozili, żeby mogli wygrać ten mecz, nie? Concordia dołączyła więc do Polonii Gorzędów i Lux Mroczków Dzielna, zespołów, które awans do klasy A wywalczyły bezpośrednio. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.